Witam po dłuższej przerwie w moich filmach. Ostatnie tygodnie były bardzo intensywne i po prostu nie starczało czasu na nagrywanie i montowanie materiałów. Postaram się to trochę nadrobić i zmienić. Natomiast w ostatnich tygodniach, no to poza tym, że skupiałem się na wykończeniu wnętrza domu, no to też zaczęliśmy przeprowadzkę. Trzeba było uporządkować poprzednie mieszkanie. Natomiast teraz chcielibyśmy popracować nad tym, jak ten dom z zewnątrz wygląda. No i za chwilę powiem dokładnie, co będziemy dzisiaj robili. Oczywiste jest to, że potrzebna jest elewacja. Elewacja, podbitki, wykończenia ścian po prostu. Natomiast dzisiaj skupimy się na czymś innym. Wokół budynku, z tej strony, tutaj od ogrodzenia, no i z drugiej strony, powstanie zadaszenie. Zadaszenia nie będzie tylko nad terasem będą kiedyś rozwijane markizy. Natomiast tutaj będzie weranda, tak mniej więcej dotąd. Z dwóch stron będzie osłonięta, a tam od tamtej strony będzie wejście. Czyli tutaj zrobimy w zasadzie taką platformę, tarasik, no i na tym zbudujemy werandę. Natomiast to będzie też połączone z dachem, który będzie tutaj z tej strony i to będzie miejsce na samochód. Czyli dookoła budynku z trzech stron będzie dach jednospadowy. No tutaj prawie do granicy działki. Z tej strony jakieś 2 metry, z tyłu metr, tylko takie wąskie przejście. No i jak my to zrobimy? Jeżeli chodzi o montaż tutaj do budynku, to dookoła budynku zrobimy mniej więcej na tej wysokości opaskę. To będą dwie skręcone deski czwórki. Na tym będą później leżały krokwy od tych dachów. Natomiast jeżeli chodzi o montaż w ziemi, to zrobimy trochę inaczej niż przy poprzednich montażach. Może pamiętacie poprzednie realizacje albo oglądaliście filmy, to tam robiliśmy, kopaliśmy dołki, ustawialiśmy kotwy metalowe, taką miałem fajną drewnianą konstrukcję, zalewaliśmy to. No albo taras ustawialiśmy na bloczkach betonowych. Generalnie dosyć żmudna praca i czasochłonna. Dlatego tą wiatę i tutaj całe to zadaszenie po stronie ziemi oprzemy na takich fajnych prefabrykowanych betonach. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. To są gotowe prefabrykowane fundamenty firmy Beto System, polskiej firmy. Także też mi się to podoba, że to polska myśl techniczna. No i zobaczcie, jaki one mają kształt. Tu są dwa rodzaje, zaraz powiem o tym, jakie to są rodzaje i do czego służą. Natomiast od razu to się rzuca w oczy, że ten beton ma kształt stożka. No i tu jeszcze w przypadku tych większych fundamentów, zobaczcie, na górze jest okrągły, na dole jest mniej więcej kwadrat. Czemu to ma służyć? Chodzi o to, że jak taki fundament ustawi się w dołku, w ziemi, i później w zimę ziemia zamarza od góry, to ona zamarza od góry. No i jeżeli na górze zamarznie kształt koła i to jeszcze o mniejszy rozmiar niż jest na dole ten kwadrat, no to później po prostu ten fundament nie będzie wychodził do góry. Bardzo fajny pomysł. Podoba mi się to, ale to jest tylko jedna z zalet tego fundamentu. Tutaj zobaczcie, jak to jest zrobione. Tam w środku jest zabetonowany gwint i tą kotwę można sobie regulować. Podnosić do góry, opuszczać, zależnie od potrzeb. Tu jest dosyć długa ta regulacja. To jest śruba do kontrowania. Tą śrubą kręci się kotwę i podnosi albo opuszcza. Czyli za pomocą tej śruby można przesuwać kotwę w górę lub w dół. Natomiast ten element jest niezależny od tej śruby, dzięki czemu nawet jak już są zamontowane słupki, a w zasadzie to jest główna zaleta tego produktu, jak są zamontowane słupki, to można wtedy już ze słupkiem razem regulować sobie poziom. Świetna sprawa. To są słupki, to jest 5 słupków, które wykorzystamy do tej wiaty na samochód. Natomiast tu mam jeszcze 10 słupków z trochę innymi mocowaniami, ale też właśnie jest to tak zrobione, że jest to
niezależne, tak? Czyli można regulować wysokość, a tym kręcić. Te słupki posłużą do tarasu. Taras tutaj przed domem, pod werandę, będzie na 8 takich słupkach, no i oprócz tego na płycie betonowej będzie przyczepiony. Dwa słupki zostaną wykorzystane przy zejściu z tarasu za domem, natomiast te 5 słupków wykorzystamy do wiaty samochodowej. To teraz plan na dzisiaj. Najpierw ustawimy te kotwy betonowe z tej strony. Otwory pod te kotwy będziemy wiercili wiertnicą o średnicy 30 cm. Później zrobimy kratownicę pod taras z desek czwórek 4x15. Już te deski są przygotowane. Ustawimy słupki, zamontujemy tą kratownicę. No i zobaczymy, co jeszcze nam się uda. Może zrobimy też tą opaskę tutaj na górze. I prawdopodobnie to będzie wszystko na dzisiaj. To i tak ambitny plan, bo jak pamiętacie, jak robiliśmy te słupki zalewane, kotwy zalewaliśmy, no to było naprawdę bardzo czasochłonne przygotowanie tego wszystkiego. Wylanie betonu później z betoniarki, no to same te kotwy to ponad dzień pracy. No dobra, to zabieramy się za pracę. Trochę tutaj uporządkuję, a później wyznaczymy miejsca pod dołki tutaj z tej strony i będziemy kopać, wiercić. Wyznaczyliśmy, gdzie mniej więcej mają być słupki. No i wiertnicą wiercimy. Bliżej ogrodzenia już nie można podejść, bo też chodzi o to, żeby później rynna nie wystawała za granicę działki do sąsiada. Więc tu jest jeden dołek, już prawie wykopany. Tutaj będzie drugi. No i później, jak tutaj ustawimy te krańcowe, dwie krańcowe kotwy, to jeszcze będą dwie pośrednie. Dołek mamy już wywiercony, mniej więcej do takiej głębokości, jak chcemy. No i teraz, jeżeli chodzi o kotwę, jak to zamontować? Ustawiamy sobie wysokość tego metalu, do którego później jest słupek montowany, mniej więcej w połowie tej sztycy. No, my tutaj wkręciliśmy nawet bardziej, bo raczej tu będzie tendencja do tego, że to będzie siadało, więc może będziemy wykręcali po prostu później ten słupek. Tutaj zostawiłem 3 cm, czyli tam jeszcze będzie około 9-8 cm gwintu, bo poniżej nakrętki to ma 12 cm, więc jest jeszcze pole do manewru. No i teraz jak ten słupek ustawić? Słupek waży około 30 kg. Teraz bierzemy ten słupek, ustawiamy. Tak, można go parę razy podnieść i opuścić, żeby to się dobrze ułożyło. No i w zasadzie to tyle. Jeszcze trzeba sprawdzić wysokość i teraz tą rodzimą ziemią obsypujemy, oblewamy wodą, żeby to osiadało, zagęściło się. No i to cała praca. Tam beton sobie sprawdziliśmy, że jest mniej więcej to ustawione w poziomie tutaj na górze, czyli słupek jest w pionie. I tak później jest jakaś tam jeszcze możliwość regulacji tego i to się trochę tam zawsze naciągnie. No i teraz zasypujemy, jednak nie będziemy zasypywać tą ziemią, tylko piaskiem, bo ziemia pójdzie na ogródek, a mamy piasek, to zasypujemy piaskiem i będziemy lali wodą. Lepiej się piasek zagęszcza. Dobra, i poczekaj trochę teraz. Tym kijaszkiem tam zamieszam, żeby dobrze ten piasek siadł. Słupek obsypiany piaskiem, zlany wodą. Później jak to trochę osiądzie, to jeszcze pewnie piasku dosypiemy. Jak się zaschnie, to będzie nie do ruszenia. Dwa krańcowe słupki już mamy zamontowane. Zaraz pokażę ten pierwszy. To był robiony dosłownie 15 minut temu. Zasypywany tym piaskiem i zalewany. Tu już to wszystko siadło ładnie. I zobaczcie, to jest bardzo stabilne. Nawet nie drgnie. No to wiadomo, że jeszcze to wszystko będzie dookoła siadało, jeszcze się zagęści, tak? Zalecenia są takie, żeby na następny dzień dopiero montować słupki na tym, ale zobaczymy, czy może dzisiaj nie będziemy jeszcze tego robili, jeśli zdążymy.
To teraz jeszcze dwa słupki pośrednie. Tutaj słupek. Rogowy. I bierzemy się za opaskę na budynku. I tam żeby się wbijało. Tam to... Coś takiego? No zobaczymy. Tak jakby... O, poszło trochę. Dobra, tam od tego, od ogrodzenia. I kotwa ustabilizowana. Trochę tak poruszam, żeby ten piasek lepiej osiadł, żeby się nic nie zawiesiło. I naprawdę słupek jest super ustabilizowany. Na pewno to też jakieś wprawy wymaga taki montaż tych słupków. Montujemy dopiero czwarty, to już, no to już powoli łapiemy, o co chodzi, ale pewnie jakby takich 50 zamontować. Fajny żuk. Jakby takich 50 zamontować, to pewnie by się rzeczywiście wprawę złapało. No i to właśnie, jak ktoś jest wykonawcą, na przykład jakieś wiaty robi, wiaty czy jakąś taką małą architekturę ogrodową, to naprawdę to jest super rozwiązanie. Dla amatora, no to właśnie, to trzeba jakąś mieć wprawę, jakieś pojęcie. No też oczywiście można to zrobić, bo to nic trudnego, jak zresztą widzicie. Zamontowanie tych słupków nic trudnego, no ale pewnie jak ktoś prowadzi taką działalność, to jeszcze by więcej korzyści z tego odniósł, bo wtedy po prostu łapie w prawe i momentalnie takie słupki montuje. No i słuchajcie, w ciągu 3 godzin w zasadzie do kawy zamontowaliśmy 5 kotew. Tutaj jedna będzie przy wjeździe, tak równo ze ścianą, no i tam 4 kotwy od ogrodzenia. Jest to fajnie ustabilizowane, tak jak się próbuje ruszyć, to naprawdę ani drgnie, a na pewno jeszcze będzie z czasem lepiej. Jest szybko, w zasadzie gdybyśmy nie mieli nic innego teraz do roboty, to byśmy mogli już montować słupki, no ale musimy najpierw zrobić inne rzeczy, opaskę i tą platformę pod taras. Także na razie wrażenia z tego są bardzo pozytywne. Kawa wypita, to teraz bierzemy się za opaskę na 3 ścianach domu. Z takiej deski, ona ma 10 cm na 4 grubości, jest już pomalowana, zaimpregnowana i 2 takie deski ze sobą będziemy skręcać i przykręcać do ścian. Zamontowaliśmy opaskę taką z pojedynczej deski na razie dookoła budynku. Teraz będzie druga deska na to jeszcze przykręcana, czyli razem będzie 8 cm. No tak to wygląda, na wysokości 260 cm od początku ściany. Teraz do tego będziemy, i to jest na razie tylko przyłapane na takie cienkie wkręty, 7 cm długości, 4 mm grubości i jest tylko przyłapane. A teraz będziemy drugą warstwę desek namijane przykręcali już ciesielskimi dużymi wkrętami 20 cm do słupków i na każdym słupku będzie przykręcone, tak żeby ten dach się dobrze trzymał później całego budynku. Dobra, tego nie trzymaj, Paweł. To już się trzymaj tylko wkręt. Czasami się zdarza, że taki wkręt stanie i ani nie da się go wykręcić, ani wkręcić. I wtedy warto mieć taki przyrząd dorobiony z prętem i można po prostu ręcznie to wtedy odkręcić, poruszyć taką śrubę. Wykręcić ją i wkręcić obok. Zakrętarka już nie daje rady. Jedna, druga. O, zobaczcie, ręcznie się da. Opaska na ścianach jest już skończona. Wszędzie jest to przykręcone na każdym słupku na wkręt ciesielski. W końcu 18 cm, nie 20. Tyle wystarcza. No i na tym od góry będą się opierały krokwy.
Natomiast teraz kolejny etap. Nie wiem, ile nam się uda dzisiaj zrobić, ale teraz zaczynamy robić taras. Zrobimy ramkę tarasu. Będzie miał szerokość 285. Będzie taki taras weranda, tak? To będzie zabudowane. Trochę będzie inny poziom tutaj niż jest tam. Ze względu na to, że tutaj jeszcze deska musi wejść pod drzwi, więc to będzie trochę niżej i będzie niezależne od tamtego tarasu. Czyli tutaj teraz robimy ramkę, tak będzie 285, tak 2 metry, takie 3-4, przepraszam, deski łączące. No i później siatka tych mniejszych betonowych fundamentów, 8 sztuk, a z tamtej strony będzie to przykręcone na kotwy stalowe do płyty fundamentowej. Wycięliśmy sobie deski na ramkę od tarasu. Teraz będziemy skręcali skrętami, dziesiątkami ciesielskimi, czy 10 cm. W takim tarasku. No i do przodu. Tak wygląda ramka tarasu. Tu jest 2,80, tak 2,10. Tak zrobiliśmy, żeby tutaj zlicować z tamtymi słupkami, które wcześniej obsadziliśmy, z tymi betonami. No i teraz tutaj będzie 8 betonów. Także położyliśmy ramkę, zaznaczymy sobie, gdzie wywiercić otwory. Wywiercimy i będziemy montowali ramkę. Zaznaczyliśmy sobie 8 miejsc, gdzie będziemy wiercić otwory pod te betony. No i tutaj teraz tak, trzeba ten element montażowy wkręcić w beton. Mniej więcej do połowy zakresu regulacji. Tak, połowa, no to 7 cm, żeby było, nie? Tu jest 15 cm, to będzie trochę więcej, można no 7. Wyciągnąć. Dobra. Wkręcamy wszystkie. Tak, żeby była blacha 7 cm nad betonem. Wypośrodkowaliśmy. Tak mniej więcej wypośrodkowane będzie, tak. Wszystko ładnie wchodzi. Wstępnie ustawiliśmy ramkę na kotwach, ale to tylko tak bardzo wstępnie. Wszystkie te śruby mocujące kątowniki poluzowaliśmy i tak będzie każdy słupek łapany, ale teraz chcemy zacząć od zakotwienia tego do płyty fundamentowej domu, czyli tą ramkę przykręcimy najpierw do płyty fundamentowej, później ustawimy narożniki, czyli tą kotwę i tamtą kotwę i dopiero później dokręcimy do tej ramki wszystkie te kotwy i dopiero wtedy je będziemy stabilizować. Czyli tak można trochę powiedzieć, odwrócona kolejność, ale to bardzo ułatwi pracę. No i w ogóle to właśnie dzięki temu można szybko, fajnie zrobić taras. Te betony z przodu już mamy ustabilizowane. Te sobie teraz przykręciliśmy, podkręciliśmy pod te belki. Tutaj tymi wkrętami. No i teraz będziemy stabilizować piachem, wodą.
teraz na koniec jeszcze sobie to poziomujemy. Tam trzeba trochę opuścić. Zobaczcie, to jest super naprawdę, bo już jest wszystko zmontowane. A teraz można sobie opuścić jeszcze spokojnie tutaj i na tej kotwie i będzie pewnie dobrze. Już jest ok, ja bym powiedział, że jest dobrze. A tak, weź. A tak. Połóż na tym. Tak jest też dobrze, też jest ok. No dobrze. Szybko się to udało zrobić. Gdybyśmy musieli teraz zalewać beton, jakieś kotwy w betonie, to samo to by zajęło cały dzień. A tu w zasadzie jakby mieć deskę tarasową, to już by można było przykręcać. Także to naprawdę bardzo przyspieszyło pracę. No i też zobaczcie, nie trzeba tych kotew idealnie zrobić. One nie są w linii, tak? Chociaż niby tak kopaliśmy dołki i chcieliśmy, żeby były w linii. I tutaj, i tutaj. I może nawet nie są idealnie w pionie ustawione, ale w sumie nie ma to znaczenia, bo to wszystko razem się bardzo dobrze trzyma i po prostu razem będzie pracowało. Czy jeszcze desek trochę przytniemy, żeby ten talerz czymś przykryć tymczasowo i to będzie koniec. No i na dzisiaj koniec. Taras przykryliśmy jeszcze tymczasowo taką starą deską, która wcześniej była na tamtym tarasie. No i po prostu sobie to będzie, dopóki nie kupię deski tarasowej. Także dzisiaj zamontowaliśmy tą ramkę tarasową. Zrobiliśmy opaskę i zamontowaliśmy 5 słupków pod wiatę na samochód. Także naprawdę bardzo dużo się udało tak, i tu wujek dodaje, że to dzięki temu, że były kotwy, bo naprawdę super sprawa. Dwa rodzaje kotew były, większe i mniejsze. Bardzo polecamy i będziemy korzystać pewnie następnym razem. Dzięki za oglądanie tego odcinka, zapraszam na następne.